Uszanowanko, witam wszystkich prezesów i kierowników. Jak już mówiłem w poprzednim, wczorajszym odcinku, to jest odcinek nagrywany odcinek po odcinku. Zatem pewnie będę nawiązywał do sytuacji, które działy się wczoraj, czyli odcinek temu, a dla mnie dosłownie 10 minut temu, bo nawet tego nie zrenderowałem, tylko nagrywam dalej. Luzik. Nie ma problemu, wyrobię się. Chyba. A jak nie, to trudno. O, rodzi, ciąży. A nie, to facet jest. Ojejku. Let me gather my men. The servants of Sauron are foes beyond any of you. Any of you. Get your people out of Mordor tonight, or you'll all be dead by dawn. Jak słyszycie takie tupanie, takie tup 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 tup, to mój piesek właśnie chodzi sobie. There is a hidden tunnel to the... Bo to czasami też denerwuje. Takie tup 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 tup. Albo takie tup 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 tup. No dobra, już nie będę się wydurniał, po prostu mam taki humor, mam taką energię do nagrywania, wiem, że tego nie widać. Właśnie, a mnie, albo... Co myślicie o tym, żebym gdzieś wstawił swój ryj tam po lewej, albo po prawej, na górze, na dole, w sensie kamerkę. Znaczy najpierw musiałbym ją kupić, to wiele zmienia, ale jakbym już kupił, znaczy kupiłbym dlatego, że wy byście chcieli, więc co wy na to? Jeśli ktoś w ogóle skomentuje, to spoko. Bo mi to tam nie robi różnicy. Musiałbym tam się wymalować trochę XD. Wóz szczurów. Jeszcze żyjesz. Oj, chyba już nie. Bring me the head of this grave walker. A teraz możecie mojego dużego psa słyszeć, jak chyba wyje. No, i dlatego przed... Halo? Czy mi się wydaje, czy on wyje? No dobra, mniej... Halo? Mniejsza. Dlatego przerwałem nagrywanie, bo nie pamiętam, ile ta walka potrwa. No właśnie, za szlachty uchwyconych uruchów. Stop. Dobra. Hit. 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 Aha, ja ich w ogóle nie pozabijałem, nie? Hit. Hit. Oj. Aha, właśnie... Aha, no dobrze. Ła, ciulu, tak się nie robi. Pewnie jesteś odporny na taki... Nie jesteś. Mógłbyś mnie przerywać, kiedy ja walczę, ciulu. Ja cię nie przerywałem, jak do mnie strzelałeś. XD. No przecież miało boom wpaść, ej. Okej. On jest trudny, więc może sobie zrobimy to tak. Lamersko, bo lamersko. Ale padnie przynajmniej. Czy ty chcesz na mnie coś walnąć? Tak myślałem. O mój Boże. Aha, dobra, czyli jak jest jakiś spacer, znaczy, że spierdalać. No dobra. W sumie to ma sens, nie? A, no właśnie wystrzeliłem strzałę, byle idzie. Szybko, gdzieś pójdę sobie na górę. Może, postrzały. Aha, czyli muszę być na dole cały czas. Czyli muszę sobie gdzieś na dole strzał poszukać.
tu widzę jakieś strzały, okej. Ła! Hit jeden, hit drugi, hit trzeci, a ty już nie żyjesz, no dobra. Dobra, ale to mnie bardzo rani, więc muszę szybko gdzieś pójść. Po to zielsko chyba, nie? Bo cienko to widzę, jeśli będzie mi tak dalej bił. Dobra, mamy. Mamy to. Nie opuszczam obszaru misji, poszedłem po zielsko, żeby się wyleczyć. A ty, brudasie? A, on chyba zbiera energię, którą w niego walę, zobaczcie. Tak mi się mu przynajmniej wydaje. No, jaki on jest brudasem głupim, nie? No przestań, no ja do niego nie mam podejścia żadnego, bo on bruda, zgupi, wali tak jakoś dziwnie, śmiesznie. Brudasie, przestań do mnie w ogóle może strzelać! O Jezus, nie padł. Jak nie padł? A, pewnie egzekucję trzeba zrobić na nim. How does your vengeance taste, Talion? Is not the darkness. Ale dla mnie też jest dziwną sprawą to, że ten typek wygląda jak człowiek. Że... No zobaczcie. Wow. Wow. Nie wiem jak wam, ale ja mam ciary. Znaczy, wiem, że mam zimno w pokoju, ale mam ciary. Ojojoj. Z żywi? O, wow. Dzień dobry, pani. Nurnem. Nurnen. To jest ta kraina następna. No. Lady Marwyn created a short wishes an audience with you. She has seen visions of your misfortune. Queen who sees visions. Visions of the return of the great Celebrimbor. Oh. She wishes to make you an offer. To już bardzo widzę zainteresowało Taliona. Nic więcej nie wiem. No tak, idź za mną, pokażę ci, ale ja nic nie wiem, także chodź w ciemno. Nieprawda, to jest 5 sekund ekranu ładowania. XD. Dobra, no to w sumie i tak już jest wyczyszczona ta mapa przeze mnie, ze wszystkich misji. Jeśli się nie mylę, w ogóle moje plecy, oła. We have defeated the hammer. Dokładnie tak, cała mapa jest wyczyszczona. Nie liczę tej wandety, bo to jest głupota. Pójdę tam szybką podróżą, zobaczę jakie mam punkty do rozdania. Ile punktów? Dobrze, super, raśnie. Dobra, zamknij papę. Zobaczcie, tu mam wszędzie mityczne. A tu nie mam tej mitycznej. Jak to? No ale dobra, ona jest też dobra, XD. No i tu mam wszędzie mityczne runy, to w ogóle mi nie robiło żadnej różnicy. Czy tutaj coś mogę? Jeszcze też nie mogę. Zatem lipa.
Jej obóz jest tutaj gdzieś blisko, nie? Chyba nawet tutaj przede mną, no właśnie. Także się zbiera, ale... Lol. Ma obóz tak blisko orków? No dobrze. No dobra, okej. Okay. Lewy kontrol. Przygotuj się do podróży z tą piękną laską, nie? Okej, okay, spoko. Tam tak było napisane, naprawdę. Ja nie kłamię. W ogóle cały czas zielony. Pam, pam, pam. Ona ma dready. Nie, warkoczyki. A najlepsze jest to, że w sumie gra nam nie daje wyboru, czy chcemy tam iść, czy nie. Siłą rzeczy musimy. No nie? Ale rzadko kiedy gra daje jakiekolwiek wybory. Dobra. I zobacz, jak to się zrobiło kolorowo. Ładnie tu jest. Znaczy, też są orkowie, ale... Tu jest kuźwa beautiful. Ale Tallinn jest pod wrażeniem. Kwiatki rosną i zielono, trawka jest. Tajne przejście. Warto, widzę. Bardzo widzę tajne. O, spotkanie z królową. Też jakaś opętana babcia. Upadł strażnik. Your daughter claims you have something for me. A mom, ale nie mam. XD. Talion. The hour grows late. Nie mówcie, że ona też go zobaczy zaraz. Bo wrzuciła coś do płomienia. O, lol, widzi go faktycznie. Udaj się do szramy Morgotha. Odbierz gulom elfi artefakt. The elven craftwork from the ghouls. Okay. And find. Właśnie, ale się nie wyspałem. Bardzo się nie wyspałem. Generalnie ja się nie wysypam, jeśli wstaję. Znaczy, normalnie śpię do 12, tak? Tak mniej więcej na ucho. No, a dzisiaj wstałem o 9. Zamknąłem jeden odcinek, teraz nagrywam drugi tego Shadow of Mordor. I właśnie tak to wygląda. Ale mówię, że jestem pełen siły, energii, wigoru do nagrywania. Nie żartuję. Nie wiem, spać mi się chce, jest beznadziejnie dzisiaj. Dzień taki jakiś, sobota beznadziejna. Znaczy, no, sobota, ale niedzielę to oglądacie. Czy to jest element misji, która trwa? Najpierw pozbądź się przebocznych wodzów. Aha, i właśnie, ciekawe, czy tu będą nowi wodzowie, w sensie nowa ta hierarchia. Nie pamiętam, czy ta mapa była dłuższa od tamtej. Ciężko mi stwierdzić. Generalnie to się tak na pół chyba dzieliło. Halo? Albo mi się gra zbugowała, albo to się piekielnie długo ładuje. O! To się chyba piekielnie długo ładuje. Pójdziemy wtedy za nim. Znajdź splądrowaną karawanę uruków. Cześć. No i standardowo, białe misje, te legendy łuku, miecza i tego wszystkiego porobię sobie osobno. Dobra, chciałem się dobić, ale widzę, że sam uciekasz.
I odnoszę wrażenie, że w tej lokacji ma więcej FPS-ów, mimo że ma więcej takich bajerów kolorowych. Nie wiem, to może być tylko wrażenie, ale tak właśnie mi się wydaje. No dobra, w każdym razie trzeba tę misję dokończyć. How does the queen know of your past? Okay. Ancient knowledge lays unseen by all but spirits. Dobra. Lecimy po misję. A ta lokacja według mnie jest fajna i bogata w różne takie elementy śmieszne. Mniej lub bardziej śmieszne. Chociażby ten krasnolud jest takim elementem bardzo śmiesznym. Bo co my tutaj mamy? Aha, czy trzeba użyć wzroku orła? XD? Nie. Ślady. No, nawet ja ogarnąłem, że tu chodzi o ślady. Dobra, mamy. Mamy to. To jest jeszcze wyżej. I chyba jeszcze wyżej, tak jest. Tu wam strzelimy w ognisko, żebyście mnie nie wkurzali. Aha, śladów nie widzę. Dobra. Dobra, teraz pozbędziemy się też ciebie, żeby się przestraszyli. Aha, czyli kule jednak poszły tędy. No dobrze. Trudno. Aha, już wiem gdzie nawet. Tak myślałem. I tam w tamtych jaskiniach znajdziemy kogoś. O kućwa. Nie. O nie. Uciekaj, szybko. Dobra. I tu jest taka skradanka. Mniej lub bardziej szybka. Bum. Może w krzakach robiliście. Dwóch orków siedzących w krzakach. Zostawię to waszej wyobraźni, może XD. Myślę, że tak będzie sprawiedliwiej. Bo to, co mi się w głowie rodzi, jest chore. Aha, to jest jaskinia, którą chciałem, jak spojrzałem na mapę, zwiedzić, więc spoko. Dotrzyj do reliktu, nie prowokując kuli. Aha, to jest jeszcze dalej. No dobrze. Jeśli znajdę jakiegoś gula wysoko, to mogę? Chyba nie mogę. Dobra. Naprawdę mnie nie widzą te gule? Śmieszne, całe. Dobra, może po drodze zbiorę to dziadostwo. To jest po drugiej stronie. Na pewno chcę to zrobić. Zabij mrocznym ciosem. O kurwa, chyba sprowokowałem gulę. O kurwa. O kurwa, chyba zrobiłem coś. A dobra. Dobrze, że one są na hipedze wszystkiego. O Jezus, ale tu coś mi... Halo! Co to było? O nie! O mój Boże, nie! O kurwa. O kurwa. O kurwa. Jak to porażka? Gule wyszedły z gniazda. Dobra, jestem debilem, bo na siłę próbuję zdobyć te śmieszne znajdźki, nie myśląc o konsekwencjach i o misji, którą muszę zrobić. Bo spokojnie mogłem zakraść się po cichu, nigdy by o niczym nie wiedział i później bym sobie wszedł. Ale dobra, w każdym razie nie jestem aż tak daleko, żeby aż tak płakać. My best move is remain unseen. Aha, no to właśnie wychodzę na słońce. Dobra, no to szybko przejdę tam i w dupę z tym wszystkim. Dobra. Góry lękają się ognia. Aha. No dobra, no to w sumie nie wiedziałem, że góry się boją ognia. Znaczy światła i ognia. I teraz gdzie? Chyba tutaj. Teraz?
Widzę, że to jest silniejsze ode mnie. No dobra, ale to mi się udało zrobić tak, żeby oni się nie skapnęli. Dobra, dobra. Japa. He lost his brother. Hunter and hunted. Dobra. O kurwa. Nie skapnę się. Nie, Boże, co ja zrobiłem? Dobra, chyba mi się uda zrobić to tak, że się nikt nie skapnie. Uff, udało się. O Jezus. Jezus, as przestałem oddychać. Dobra, coś tu mamy chyba fajnego. O Jezus, to jest jego topór. Znaczy, młotkowala? Nie wiem, jak to nazwać. Ojoj. Oj, kolejne wspomnienie. To on wykuł jedyny pierścień? Ojojoj. Czyli co, Sauron był elfem? Aha. We are betrayed. Its power blazes like a beacon. A to jest Galadriella. Elfia czarodziejka? Kapłanka? Nie wiem, jak nawet tam nazwać. W każdym razie tak. Oj, czy tu się dzieje coś złego? O. Boss! Walczymy z bossem. Super. Królowa Guli. Już chyba miałem przyjemność z nią. Wystarczy jej HD oddawać. Gorzej, jak wezmę miliard swoich małych lamusów. No właśnie, chyba to zrobiła. Więc w tym momencie mamy problem. Trzeba ją tylko pokonać, więc to... No, przestań, bo już ze mną... Dobra. Dobra. Ile ona ma HP? Mało. Dobra, mogę ją pokonać teraz. Gdzie ona ma głowę? Zbugowała się. Pusta tekstura, XD. Dobra, ucieknij ze skini, ale jak? Czy i dlaczego? A, tędy, no dobra. To też ma sens. No dobra. Nie będę dyskutował. Chciałem wejść ścianą, ale dobra. Jednak szybka ucieczka. Tylko nam pozostaje. Dobra. Dobra, i chyba wyszliśmy, tak? Haha, i nie wyjdą. A nie, ja chyba jestem w pułapce jednak. O. XD. Się spojrzał tylko dziwnie. I to będzie kolejna postać poboczna w tej fabule całej śmiesznej. Bardzo, bardzo fajny. Coś. Pity to end your military career inside the belly of a ghoul, eh? XD. I'm Torvin, the beast hunter. And I bet 10 pints you just nabbed the treasure I was after. Now, I am grateful for the assistance. But it does not grant you proprietary rights. Keep it. I just found something a lot more valuable. And what would that be? My new hunting partner. Oh, that makes sense. What you hunt does not interest me, Master Dwarf.
Even if it leads you to the chisel that belongs to that hammer. Oho, ale go teraz tutaj będzie przekupywał? Przekupował? Przekupywał. Ale to, to i tak nie jest dobre słowo. Nie to chciałem powiedzieć. Szantażować chyba też do końca nie. No, w sumie ciężko powiedzieć. No, no i na tym się skończy misja i kolejna będzie chyba u niego. I tyle. Ole, pięknie. Wow. Dobra. To, o, jak tu pięknie to wygląda. Dobra, to może z takim pięknym widoczkiem, takim na pół... Kurde, mógłbyś talionie stanąć na przykład... O tak, właśnie. Ale dobrze, misje mnie nie interesują. I tym akcentem, i tym pięknym widokiem, i tym wylewowym gameplayem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I... do zobaczenia już za tydzień. Hej, trzymajcie się, pa pa.